Witam wszystkich. Wybrałem się na weekend do domu. W rodzinne strony przyjechałem. Ale nie lenię się cały dzień przed telewizorem. No, nie cały dzień. Więc troszeczkę próbuję coś działać. Wczoraj próbowałem znaleźć sztolnię w Osiecznicy, tu w okolicy. No, coś znalazłem, ale to nie było to, czego szukałem. Szukałem sztolni, która ma około 200-230 metrów. Natomiast znalazłem sztolnię, która ma 10 metrów. Trochę mało, no cóż, ale filmik nagrałem, więc filmik też pokażę. Okej, nagrywam. Wyciągnąłem rodziców na spacer do Osiecznicy, szukać dziury. Oto jest i znaleziona w mękach dziura. Dobra, czas tam leść. Widziałem, że jest woda. Ubrałem od razu. No dobra, najpierw to... A trzymaj, później mi podasz. A może nie ma do czego wchodzić nawet. A chyba krótkie, ale zobaczymy. Jakieś wejście tu jest? O, masz. Daj. Jeszcze wór mi podsuń. Ten tutaj bliżej. O, dzięki. Czy co? Do takiego skosu nie było, tam wejdziesz jakoś, widzicie? Widzę, och tam... Och, 10 metrów może tyle tam zasypane chyba. Dobra, to na razie wór zostawiam, idę zobaczyć. Oj, ale chyba kaloszy mi zabraknie. Już czuję wodę. I idę. Do przodu. Jaka przyjemna woda w butach. I tutaj niestety. Koniec. Batmany śpią. Koniec wygląda tak. Tutaj całość jest kuta w skalę. Widać, że to stara sztolnia. Widać ręczne narzędzia jeszcze, takie charakterystyczne ślady. Tutaj bagno. Bardzo bagno. I to bardzo, bardzo bagno wypełnia nam już pod strop dalsze przejście. No i tak to wygląda niestety. A więc to nie jest ta sztolnia, której szukałem. Szukałem jakiejś, która ma 230 metrów. Tak zresztą wyglądało, że to nie jest ta, bo wejście według zdjęcia, które pamiętam, widziałem, miało wyglądać inaczej. No nic, cyknę jakąś fotkę tutaj jeszcze. Będzie koniec, no oto i cała sztolnia. Teraz trzeba wyleźć z bagna. Jakie ono fajne. Woda w kaloszach robi się już ciepła. Już zaczynają się zacieki tworzyć. Szkolenia w dobrym stanie, ale no... Ta końcówka niestety się kończy, zasypana. Zawalona. Oj, oj. Woda. Jakieś kawałki patyków czuję pod nogami. No i tyle filozofii. Koniec. Trzeba będzie teraz wyłazić. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wczorajsze zmagania ze sztolnią w Osiecznicy.
Długa sztolnia to nie była, ale wyciorać i zmoczyć się dało. Przez to dzisiaj mam lekką chrypkę. Bo zimno tak trochę jeszcze, zima. No w Osiecznicy, z tego co wyczytałem w internetach, tam w tej okolicy jest więcej tych sztolni. No ale i tak zaszło nam trochę długo wczoraj znalezienie tej jednej, więc znalezienie jakiejś większej ich ilości, no, trzeba poświęcić odpowiednio więcej czasu.